Zostaje coś, jak pani wszystko płaci? Nie zostaje, ale drogo, drogo, bardzo drogo jest. Nie starcza, nie starcza, pani mało. Pani na zakupach, ile pani wydała na te zakupy dzisiaj? O, dzisiaj wydałam ponad 200 zł. 200 zł, trzy małe reklamówki, 200 zł. Czy to jest normalne, że taka drożyzna? Nie, drogo, drogo, bardzo drogo jest. Czy na targu, wszędzie już, na supermarkecie, gdzie pani pójdzie drogo? Tak, tak. To skąd na to wszystko brać? Gdzie pani ma te emerytury? Są jeszcze 3000? Dwa 100. To pani taką emeryturę może w 10 dni na zakupach wydać same. No. Pani tak codziennie musiała robić. No tak. Jakieś rachunki poszły w górę u pani? Czynsz, woda? Tak, tak, poszło prąd. Wszystko w górę. W domku czy? W domku czy? W domu, tak. To znowu opał. Opłaty, tak. Węgiel dużo wynosi panią, czy pani wy? Na gaz, tak. Na gaz. No i tyle. Tak. Da się coś oszczędzić tak, żeby na czarną godzinę zostawić? Zostaje coś, jak pani wszystko płaci? Nie zostaje, a leki, panie. Właśnie, pani przed chwilą mówi, że 300 zł. Ile pani wydaje miesięcznie? A, i 200 zależy, bo... Za miesiąc? Tak. Pani sama jest, czy we dwójkę? Z mężem jestem. Jak pani byłaby sama, powiedzmy, za 2000 da się przeżyć? Nie, nie da, nie da, nie, w żadnym wypadku. A dużo lat pracy było u pani? Jak to wygląda? A, na ręcie byłam długo, bo a, jestem chora. Nie ma możliwości dzisiaj. Dobry, mogę pytanie? Czy są wystarczające emerytury? Dzisiaj pytam do internetu. Czy są wystarczające emerytury? No, czy dobre są, czy za słabe? Jak dla mnie dobrze jest. Dobry, kiedy z panią rozmawiałem, to coś kojarzę. 14 emerytura było niedawno. Okrojono pan dostał tą 14, jak pan to widzi wszystko? Ostatnio co było? Dodatkowa emerytura. Sam pan dostał, czy mniej? No nie, bo ja od niedawna jestem na... Jak pan to ocenia, że panu trochę zabrali? Nie, nie. Nikt mi tego nie zabrał. W sensie, no, że mniej pan dostał niż inni. Pan chce to tak, jak ma być. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie? Może inny temat zaczepmy. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć spokojnie według pana? Jak ktoś jest sam? 7-8 tysięcy. Zna pan takich ludzi, co mają 7 tysięcy? Emerytury? Znam i takich, co mają i więcej. A to rzadko się bawi. Tak, żeby no, większość tak nagrał, to 2-3. No. Ogólnie to jest bieda. Nieduże, właśnie będzie bieda w kraju, jak pan myśli, bo jak większość nagrał, to ma te 2-3 tysiące. No. Tak, wszystko jest drogie, no ale. A jedzenie teraz staniało, pani 100 zł weźmie. Ile się kupi tak za 100 zł? A kicie, tam, co tam pusta się kupi? Torba? O, poszłam, teraz czytałam się o prześcieradła, to powiedziała za 2 prześcieradła 100, coś złotych powiedziała. To jest normalne, że prześcieradła na, jakieś kosztują 100 zł. No. Właśnie, właśnie, tak, wszystko jest drogie, no ale. Czyli na luksus na pewno nie stać? Jakieś wakaty, masaże, rehabilitacje, czy są wystarczające emerytury? Czy są wystarczające emerytury w kraju, pytam? Czy dobrą pani emeryturę, czy słabą? A, słabo mam. Słabo. Jak to wygląda u pani? Tak, na 30 sekund pani mowa. Proszę? Jak u pani to wygląda? Ile brakuje, ile by się przydało? A, no 3000 powinno być. A nie ma pani 3000. Ile pani ma? Dwa chociaż jest? Mam dwa coś. Ile lat? 2000. Ile lat pracy było? A, 20, nie 30, no ja wiem, 20, 22. Nie, więc miałam, nie wiem, bo nie mam bardzo pamięci.